Dzisiaj mamy dzień zaduszny. Żegnamy stare słuchawki Przemysława Skowrona, który to dzień zmusza do szerszej refleksji, pogłębionej o zadumę. Jest okazja, by zadać sobie pytanie ostateczne. Dlaczego żyjemy, jak i tak umrzemy? Odpowiedź, że żyjemy, żeby zjeść parę razy bigos czy fasolkę po brytońsku, może dla wielu być niewystarczająca. Oni dorzucą jeszcze alkohol. Wtedy odpowiedź jest pełniejsza, ale niewyczerpująca. Życie i śmierć płatają figle. Weźmy taką znaną sytuację. Małe dziecko zaczęło mówić, powiedziało mu mama i mama zmarła, powiedziało babcia, babcia zmarła, dziadek to samo, ojciec się strasznie bał, aż w końcu dziecko powiedziało tata i sąsiad umarł. Nie wiem, czy zauważyliście, że życie splata się ze śmiercią, prawda? Są nierozerwalnie związane ze sobą, jak dobre małżeństwo. Ja sobie wyobrażam moment, kiedy najwyższa siła połączyła węzłem życie i śmierć na śmierć i życie. Taką zorganizowała uroczystość ślubną życia i śmierci, padła sakramentalna przysięga. Czy ty, życie, bierzesz sobie tę oto śmierć za żonę i ślubujesz jej miłość, wierność i że jej nie opuścisz aż do niej? Tak. A czy ty, śmierć, bierzesz sobie to oto życie za męża i ślubujesz mu miłość, wierność i że go nie opuścisz aż do siebie? Tak. Czy życie mogłoby istnieć bez śmierci i odwrotnie? No, skąd bez śmierci wiedzielibyśmy, że jest życie, tak? A gdyby nie życie, nie byłoby śmierci. Szukając odpowiedzi na te dylematy, uważajmy, bo możemy się ostro upić. Dlatego najlepiej jest żyć pełnią życia, bo śmierć jest przereklamowana i no, warto jej unikać. To ja tyle. Ty masz, powiedz mi, jakieś nowe tabletki? Czy ty się nawdykałeś wczoraj tych oparów ze świec na cmentarzu? Co się podziało? W tańcu życia jest. Co? I to chcesz pewnie o tym porozmawiać jakoś? Ale później. Dobra.